Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście witam, pozdrawiam bardzo serdecznie w atmosferze miesiąca września. Zobaczcie, mam już połowę tego miesiąca, nawet więcej niż połowę. Jest piękne, słoneczne przedpołudnie, przynajmniej w tym dniu, kiedy ten program jest nagrywany. Jest po prostu pogoda cudowna, jak przystało na wrzesień. Niektórzy powiadają, przysłowie też, że wrzesień to jesień, ale jeszcze do jesieni troszeczkę czasu zostało, bo dopiero 21 dnia tegoż miesiąca rozpoczniemy nowy po roku. Póki co jesteśmy w porze, roku, lecie i właśnie cieszmy się z tego lata, które dobiega końca. Oczywiście, jeżeli chodzi o wrzesień, to jak wiemy, to jest pierwszy miesiąc nauki w szkole. Myślę, że już dzieci, młodzież, wszyscy rozkręcili się na dobre i już zaprawili się w boju, tym boju, który będzie trwał prawie 10 miesięcy. Bój o to, żeby dobrze się nauczyć, żeby zdobyć wiedzę, żeby zdobyć też wychowanie i oczywiście, żeby też wreszcie zdać do następnej klasy, ewentualnie skończyć jakąś szkołę i rozpocząć następną szkołę, być może rozpocząć studia. Zbliżamy się też do końca miesiąca września, więc wkrótce rozpoczną też swoją naukę studenci. Póki co niech oni dobrze przygotują się do tego właśnie nowego roku akademickiego, roku szkolnego czy akademickiego 2023-2024. Kochani, jest dzisiaj, jak wiemy, 17 września. Jest to 24 niedziela zwykła, ale jest to data bardzo ważna i bardzo tragiczna i bardzo historyczna. Mianowicie jest to, proszę Państwa, 84. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Niektórzy jeszcze pamiętają, są weterani, którzy żyją, którzy właśnie, ale jest ich niewiele. W każdym razie ten dzisiejszy dramat, który właśnie przypomina ta data, jest właśnie okazją do tego, żeby siostro, bracie pomodlił się za Polskę o pokój. Ten pokój tak bardzo ważny, ten pokój tak bardzo konieczny, jeżeli chodzi o nasze życie tutaj na ziemi. Ten pokój, który jest tak bardzo mocno zagrożony, mam oczywiście na myśli wojnę na Ukrainie, mam na myśli właśnie to nieszczęście, którego doświadczają nasi sąsiedzi. Dlatego też gorąco módlmy się, kochani, gorąco naprawdę módlmy się do Chrystusa, Księcia Pokoju. Módlmy się do Matki Najświętszej, Królowej Pokoju o to, żeby ten pokój nie był zagrożony, o to, żebyśmy w tym pokoju mogli żyć, mogli rozwijać się intelektualnie, duchowo, religijnie, ekonomicznie i pod każdym względem. To właśnie ta dzisiejsza data, która przypomina tę datę sprzed dziesiątków lat, 17 września, rok 1939. Poza tym, kochani, też dzisiejsza data jest też datą bardzo też ważną, a mianowicie jest to Dzień Sybiraka. Wiemy, co to są, czy kto to byli Sybiracy. Byli to ludzie, Polacy, którzy byli skazywani na Sybir, na tak zwaną syłkę. Za co? Dlatego, że byli Polakami, dlatego, że byli patriotami, dlatego, że byli ludźmi religijnymi. Więc różne motywy i właśnie dzisiaj tych ludzi wspominamy, którzy tam zostali, którzy tam oddali swoje życie, którzy tam cierpieli, którzy tam pracowali za darmo, proszę Państwa, to pracowali w bardzo ciężkich, katorżniczych warunkach. Dzisiaj tych ludzi wspominamy nie tylko z okresów II wojny światowej, ale sprzed wieków, bo jak wiemy, że właśnie tego rodzaju zsyłka na Sybir to nie tylko zsyłka, której dokonywał Związek Radziecki, Związek Sowiecki, ale także że Rosja carska, tam właśnie Polaków zsyłano, tam Polaków mordowano, tam nad Polakami się znęcano, jak powiedziałem, tylko dlatego, że byli Polakami. Za tych wszystkich ludzi zechciejmy teraz wspomnieć przed Bogiem, bogaty w miłosierdzie. Wieczny odpoczynek raczym dać, Panie, a światłość wiekoista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Poza tym, proszę Państwa, jeżeli chodzi o ten tydzień, który rozpoczynamy, to właśnie będziemy wkrótce, a mianowicie jutro 18 września wspominali, a w zasadzie obchodzili święto świętego Stanisława Kostki. Jak wiem, jest to patron Polski, ale nade wszystko jest to patron dzieci, patron młodzieży. Dlatego też dzisiaj, drodzy młodzi, zechciejcie pomodlić się do swojego patrona na początku nowego roku szkolnego, żeby on, który w tak bardzo młodym wieku został świętym, który tak bardzo kochał Chrystusa, który tak bardzo kochał Matkę Najświętszą, który był tak bardzo mocno wierzący bez względu na to, jakie były okoliczności, które często utrudniały właśnie tę wiarę, bo jak wiemy, zapoznajmy się życiorysem świętego Stanisława Kostki. Warto wpisać w Google
Święty Stanisław Kostka i tam, drodzy młodzi, spotkacie jego życiorys, zapoznacie się z tym życiorysem. Zresztą myślę, że nie musicie tego robić, bo to znacie, nie pierwszy raz obchodzimy wspomnienie świętego Stanisława, to od wielu już lat. Dlatego też dzisiaj, droga młodzieży, módlcie się do swojego patrona, wołając z nadzieją: Święty Stanisławie Kostko, módl się za nami, Święty Stanisławie Kostko, módl się za nami, Święty Stanisławie Kostko, módl się za nami. I wreszcie, proszę Państwa, jak powiedziałem, dzisiejsza niedziela, to jest 24 niedziela zwykła i gdy będziemy, bo jeżeli byliśmy w kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeżeli mój brat zawini względem mnie? Czy aż 7 razy? Jezus odpowiedział: nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Kochani, Ewangelia jest o wiele dłuższa, no ale zatrzymam się właśnie na tym pierwszym zdaniu, czy na tych pierwszych zdaniach, które są bardzo, bardzo ważne, jeżeli chodzi o nasze życie. My wiemy, że w naszym życiu mamy różne problemy. Problemy ekonomiczne, problemy zdrowotne, sąsiedzkie, ale także problemy z przebaczeniem. My często jesteśmy bardzo zawzięci. Jeżeli ktoś nam podpadnie, to wtedy wygrażamy się: nie zapomnę tobie tego aż do grobowej dechy, nie przebaczę ci tego, żeby cię, jak to się mówi nieraz, piekło pochłonęło, prawda? Jesteśmy bardzo złośliwi, jesteśmy tacy bardzo mściwi. No i właśnie ten problem to nie tylko nasz problem. Miał też taki problem właśnie święty Piotr. Święty Piotr, którego bardzo dobrze znamy i który miał problem z przebaczeniem swojemu bratu czy swojej siostrze. I właśnie przychodzi do Jezusa: Panie, no już tyle razy mu przebaczałem, tyle razy jej przebaczałem. Ona też, bo to proces, który działa, jak to się mówi, w obie strony. Więc ile razy ja mam przebaczyć, bo już mam tego po dziurki w nosie. Czy aż 7 razy? Więc bardzo dużo, a Pan Jezus mówi: nie mówię ci, że aż 7 razy, ale aż 77 razy. Czyli nasza postawa, nasze życie ma być postawą, ma być życiem przebaczenia. Właśnie żyjemy w atmosferze przebaczenia. Nie wyobrażamy chyba sobie życia bez przebaczania. Gdybyśmy byli tacy zawzięci, gdybyśmy byli tacy bardzo mocno mściwi, no to nasze życie byłoby cały czas życiem w stanie wojny. Dlatego też ten pokój, właśnie to przebaczenie, niechaj dzisiaj podczas tej mszy świętej, które może uczestniczyliśmy, czy będziemy uczestniczyli, czy podczas tej niedzieli, czy podczas tego właśnie czasu, który przeżywamy, nie będzie okazji do tego, żeby zastanowić się, jak to jest właśnie z naszym przebaczeniem, czy potrafimy przebaczać i czy potrafimy też prosić o przebaczenie. Modlimy się w modlitwie do Boga, w modlitwie Pańskiej: i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Dziękuję bardzo. Serdecznie pozdrawiam. Wszystkiego najlepszego na nowy, rozpoczynający się tydzień. Zostańcie z Bogiem.